pytanie to, który z Was jest największą inspiracją przez pryzmat swojego charakteru czy zachowań do tworzenia nowych skeczy? Z tej inspiracji szukam na zewnątrz, a na scenie nawzajem się staramy zaskakiwać, więc to też jest jakiegoś rodzaju inspiracja i improwizacja, która tak naprawdę buduje nam często całe skecze, więc inspiracji szukamy wszędzie dookoła, a na scenie sami się nawzajem nakręcamy, więc tutaj nie wyróżniałbym nikogo. Czyli śmiejecie się sami z siebie? To jest pytanie retoryczne. No tak, no, staramy się dobrze też bawić, żartujemy zawsze, że kupujemy bilety na własne koncerty, więc wypada się bawić, więc jakby nas to nie bawiło, to już byśmy pewnie tego nie robili. Teraz tak troszeczkę z poważniejszej strony. Kiedyś Marcin Wójcik powiedział, że kiedy oni jadąc autobusami przez całą Polskę po różnych miastach, praktycznie ze sobą w drodze nie rozmawiają. Czy u Was też już tak jest? Nie, my się rozmawiamy z sobą często. Często nie mamy czasu na jakiekolwiek próby, więc często skecze powstają w busie, przemierzając przez nasz piękny kraj, więc często rozmawiamy zawodowo o skeczach, o różnych rzeczach, ale wiadomo, że po 15 latach gdzieś te tematy się wyczerpują i mamy czasami tak zwaną chorobę polarników, że już wiadomo, każdy o każdym wszystko dobrze wie, więc ale zawsze są tematy, dużo dyskutujemy, czasami są mniej lub bardziej zażarłe dyskusje na różne tematy ekonomiczno-społeczne, rodzinne, polityczne, różne, więc staramy się z sobą rozmawiać, no ale wiadomo, że czasami jesteśmy zmęczeni, ktoś śpi, ktoś czyta, ktoś słucha muzyki. No, staramy się też relaksować, bo bardzo dużo czasu spędzamy w samochodzie, to jest taki nasz też drugi dom. Więcej spędzamy czasu w samochodzie niż na scenie, więc to też jest jakiś tam wyznacznik tego wszystkiego. Moje ostatnie pytanie. Czy zauważacie jakąś różnicę w występowaniu między publicznością studencką a w tak zwanym kwiecie wieku? Nie wiem, czy to jest kwiat wieku. Nasza publiczność jest dosyć szeroka, jeżeli chodzi o wachlarz wiekowy, więc tutaj nie wyróżniamy, nie dzielimy publiczności na studentów, nie dostosowujemy się do studentów, tylko robimy to, co robimy zwykle i dla wszystkich. Na nasze koncerty przychodzą różnego rodzaju ludzie, od dzieci po starsze osoby. Wydaje mi się, że jesteśmy bardzo szeroko, nie jesteśmy sfokusowani, a fakt jest taki, że dosyć rzadko ostatnio graliśmy dla studentów. Gdzieś te terminy tutaj też w sumie zaproszono nas wielokrotnie, ale gdzieś zawsze te terminy nam się rozjeżdżały i w zasadzie chyba z 3 lata trwały rozmowy, żebyśmy tu w końcu się pojawili. Dla mnie jest to sentymentalna w pewnym sensie podróż, bo pochodzę z Lidzbarka Warmińskiego, w Olsztynie też studiowałem, więc jakby no, to jest dla mnie ważne miejsce na ziemi i fajnie mi się tutaj wraca. Dobrze, w takim razie dziękuję bardzo. Z nami był kabaret Neonówka. A i jeszcze ostatnia sprawa. Przekazuję w ręce proboszcza, który szukał. Aha, dobra. Dziękuję bardzo. No, miałem nadzieję, że to się studentom przyda, ale widzę, że... Studenci, widzę, wolą inaczej się zadowalać. To jest jakaś katolicka uczelnia? Przecież... Kult troszeczkę dalej. Pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy. No, uczcie się do sesji, a to się Wam kiedyś przyda.